Orędzie 460, Cagliari, Sardynia, 21 listopada 1991 roku. Wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w świątyni mojego niepokalanego serca. Najmilsi synowie, przeżywacie w tym dniu radosną tajemnicę mojego ofiarowania w świątyni pańskiej. Jest to tajemnica milczenia, ofiary, modlitwy i osobistego złożenia siebie w ofierze z miłości łagodnej i nieskalanej. Składam siebie w ofierze na chwałę mojego Pana, odtąd należę do Niego na zawsze. Radosna z powodu oddania się na Jego służbę w modlitwie i ciszy dla Jego większej chwały. Również dla Was wszystkich, synowie mi poświęceni, Nadeszła pora wejścia do świątyni mojego niepokalanego serca. W świątyni mojego niepokalanego serca wychowuję was coraz bardziej do głębokiej ciszy. Mojemu przeciwnikowi udało się obecnie zwieść ludzkość słowami, jesteście zatem powołani do dawania świadectwa głęboką ciszą tam, gdzie zgiełk głosów i nadmiar obrazów uczynił ze świata nową wieżę Babel. Cisza potrzebna jest, aby przyjmować tylko Słowo Boże, rozmyślać nad nim w sercu i zachowywać z miłością, aby żyć nim i dawać wszystkim pełnię jego światła. Mówcie zatem waszym życiem, niech życie staje się słowem, spragnione dusze przyjmują je jako niebiańską rosę, która stępuje, aby przynieść światło i życie tej ogromnej wysuszonej pustyni. W świątyni mego niepokalanego serca chcę was przygotować do waszej kapłańskiej ofiary. W tych czasach wielkiego ucisku jesteście wezwani do niesienia brzemienia bardzo ciężkiego krzyża. Ileż czeka was boleści, powinniście się więc przygotować do złożenia kapłańskiej ofiary, dla wynagrodzenia, zadośćuczynienia i dla zbawienia wielu moich zagubionych dzieci. Ofiarujcie Panu całe wasze życie, ciało, serce, duszę, umysł, wolę i wolność. Dzięki temu staniecie się wybranymi ofiarami drogocennymi i miłymi Bogu które będę mogła mu ofiarować, żeby skrócić czas wielkiej próby. W świątyni mojego niepokalanego serca, wzywam Was do stałej modlitwy. Módlcie się, moi najmilsi synowie, tak bardzo proszę Was o modlitwę, Przemieńcie Wasz dzień w akt nieustannej modlitwy, Bądźcie dla wszystkich dobrym przykładem modlitwy. Módlcie się modlitwą serca, Módlcie się zawierzeniem, ufnością i wytrwałością. Nadchodzą chwile tak trudne i niebezpieczne, że jedynie ci będą mogli się uratować, którzy przyjmą moje zaproszenie do ustawicznej modlitwy ze mną. W świątyni mojego niepokalanego serca przygotowuję Was do złożenia kapłańskiej ofiary z siebie. Proszę Was wszystkich o duchowe złożenie siebie w ofierze. Niech będzie nią przyjmowanie z miłością, wszystkich okoliczności waszego życia w duchu wypełniania woli Ojca Niebieskiego. Ojciec ma upodobanie w tych, którzy radują syna spełnianiem ojcowskiej woli. Jako wasza mama łagodnie przygotowuję was również do fizycznego złożenia siebie w ofierze, gromadzę was wszystkich w moim sercu i czynię z niego ołtarz. Na którym zostaniecie ofiarowani dla zbawienia świata. Nie bójcie się, nie lękajcie się, nadeszły czasy silnego oczyszczenia, wielkiego ucisku i odstępstwa. Dlatego zapraszam dziś wszystkich do wejścia do świątyni mego niepokalanego serca, abym mogła ofiarować was na najdoskonalszą chwałę przenajświętszej Trójcy.